Historia Marii Kozłowskiej rozpoczyna się w 1945 roku. Przyszła na świat w rodzinie państwa Cudzanowskich. Miała 5 rodzeństwa. W rodzinnym domu w Borciach na Białorusi spędziła pierwsze 12 lat życia. Jak nastał kołchoz, to był najładniejszy dom we wsi. I u nas chciano robić zawsze zebrania. Był taki ganek, chodziło się do ganku, była ogromna sień. Tam stała drabina w las na strych. Na lewo wchodziło się do izby, bo takie kiedyś izby, to pokój był duży. Na prawo była tak zwana komora, tam się trzymało, mieliśmy żarna. Pamiętam te żarne, kręciło się samemu mąkę, samemu kaszę i wejście było do kuchni. No kuchnia była też, posadzka była z gliny. Pamiętam, taka ciemna, bo można było ją zamiatać. Stół, ławy, obrazy, duży piec z takim tym, tam zawsze się gotowało. Tak jak u nas nazywali za piecek, za tym piecem było takie legowisko. Zimę można było tam leżeć, grzać się. Co jedliśmy na śniadanie, to jest ciekawe. To wioska i tamte czasy, nie było lodówek, sklepów, nikogo się nie kupiło szynki. Zawsze były bliny, takie naleśniki duże. I przeważnie byli z tartych ziemniaków lub kiszone bliny. To jeżeli mama piekła chleb, zostawało trochę tego rozczynu od tego ciasta na chleb. I z tego też tam dodawała mąki pszennej, czy tam żytniej, bo to chyba żytnie były bliny. I żytnie, i kartoflane. A w niedzielę mieliśmy, to już było święto, niedzielę, białe bliny. W niedzielę pamiętam śniadanie, zawsze to samo śniadanie. Była ta słonina smażona, czy to tak nazwali lubowe, to chude mięso gdzieś tam przytrzymywane w tych wędzarniach. I kiełbasy robili. Pamiętam, tato miał 2 konie. Piękne sanie, tak jak bajce nieraz oglądałam. Dzisiaj oglądam bajki, czerwone sanie. Dokładne, tak jak księżniczka czy królewna jeździła na saniach. Takie sanie pamiętał ojca. Nieraz gdzieś rozmawiałam, ludzie nie wiedzieli, co są jęczary. Pamiętam jęczary. Kiedy zimą jechał tymi saniami, dla koni zakładał mięczary, by słuchać dzwonki, kiedy wyjeżdżał gdzieś tam coś załatwić, kiedy wracał, zanim jeszcze kolchoz nie zabrał tego wszystkiego do siebie. Naprzeciw naszego domu, tak jak droga leci, naprzeciw naszego domu stał krzyż, drewniany, wysoki krzyż. Na początku wioski był krzyż, bo tam chodzili na majowe, odprawiali majowe. To wiem, że tam na początku wioski, ale to był w środku wioski krzyż. Pytałam rodziców, dlaczego w środku wioski stoi krzyż, bo mamy 2 krzyże. To rodzice mówili, że to taka historia była, że brat z bratem pokłócili się o dziewczynę. Była w wiosce zabawa, brat miał tam dziewczynę i ten drugi brat poprosił do tańca. Pobili się 2 bracia rodzeni i jeden drugiego zabił. W tej bójce o tą dziewczynę. I na tą pamiątkę został postawiony ten krzyż. U nas się odprawiało czerwcowe w domu, majowe. I majowe chodzili właśnie pod krzyż, się zbierali, było dużo młodzieży. To jest jak, no, pamiętam, z przodu klęczą dorośli. Zatopiono w modlitwie, litanie, mama prowadziła, litania, a z tyłu młodzież. To jest maj, są to chrabąszcze. Tam wszędzie pełno zieleni, no, lapią chłopaki tych chrabąszczy i dziewczyną rzucają za koszulę. Wieczorami, kiedy już 8 godzina, tak jak teraz, spokój, już skończone prace polowe, krowy spędzone z pastwisk, wydojone, z cicho i zaczynają się pieśni, harmonia i siedzą i śpiewają, młodzi, starsi, tam wszystko było jedna rodzina. Dużo pieśni pamiętałam, przywiozłam takie, gdzieś tak słyszałam takie te melodyjne, takie te dumki takie prawdziwe, jakieś ballady zazwyczaj były gdzieś tam, jakieś miłosne pieśni. Pod koniec lat 50. pani Maria z rodziną wyjechała do Polski i zamieszkała w Galinach w gminie Bartoszyce. Pracowała m.in. jako opiekunka w żłobku i na oddziale dziecięcym miejscowego szpitala.